Mija właśnie setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska pojawiła się na mapie świata. Oficjalne obchody odbyły się oczywiście w Warszawie. Najpierw Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą złożyli wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. O 9 rano odbyła się też msza za ojczyznę, następnie odbyły się tradycyjne uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza. Ukoronowaniem obchodów są marsze, które odbywają się w stolicy. Maszerowali rząd, prezydent, wojsko, narodowcy oraz goście z zagranicy, m. Inaczej włoscy neofaszyści z partii Nowa Siła. Na swój sposób świętują też celebryci. Większość z nich ograniczyła się do zdjęć na Instagramie. Niektórzy poprzestali na wrzuceniu okolicznościowej grafiki, lecz byli też tacy, którzy publikowali bardziej kreatywne posty. Małym zgrzytem skończyło się świętowanie Wiktorii Gąsiewskiej, która wrzuciła zdjęcie z Andrzejem Dudą, po czym usunęła post. Zobaczcie, jak celebryci świętują odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wzruszył was ich patriotyzm. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.